Czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Repans The Lioness w Total War Warhammer 2. Pierwsze starcie pośród wydm dzisiaj się zapowiada. I to grube starcie. Bronimy mianowicie stolicy, ale sytuacja wygląda tak, że doszło do buntu. Właśnie do buntu wampirów w okolicy naszej stolicy. Czyli tego Kofer, Sofer, czy jakkolwiek to się czyta. No i problem w tym, że Repanse, jako że jest nieustępliwą poszukiwaczką Graala, czy... No nie wiem, czy jest poszukiwaczką Graala, ale w każdym razie podjęła decyzję, że nie wycofa się z oblężenia, które aktualnie prowadzi, te, które pamiętacie z poprzedniego odcinka, i nie przyjdzie z odsieczą stolicy, tylko będzie kontynuowała oblężenie i rozkaże bronić garnizonowi... garnizonu, więc krótko. Plus jest taki, że nasz bohater tutaj dużo pomógł i patrzcie, jak mocno poobjął armię nieprzyjaciela. To jest naprawdę spory plus. Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się to zwyciężyć, ale jak widzicie, przewaga jest znaczna po stronie nieprzyjaciela. Zasięg łuczników nie jest jakoś super imponujący. Okej, no widzę, że przeciwnik się nie kwapi, żeby iść w naszą stronę. Usuńmy trochę łuczników. Dobra, kawa objeżdża w sumie, więc... Nie. Okej, zaraz będą w zasięgu. Oczywiście spróbujemy ostrzelać tych rycerzy. Oni mają tarcze niestety, no ale cóż. Groźni, są groźni na pewno. Ta przewaga mobilności tutaj nam może mocno zaszkodzić. I chyba zaszarżują moją piechotę z włóczniami od frontu, więc... To może zaboleć. O, jeszcze felbaty, dobra. Rzucamy tutaj piechotę. Ostrzał. W cmentarne góle oczywiście. O, giermkowie oberwali trochę, powiem szczerze. Kurde, patrzcie na to. To się naprawdę nieprzyjemnie. Włócznie się załamują, ale podeprzyjmy. Dobra, udało się podeprzeć. Zombie. W sumie nie jest najgorzej. Próbujemy cofnąć łuczników. Reszta niech strzela w grobową straż. Wróciłem się na lorda jedną, widziałem troszkę. Mało wydajnie zapewne. Łucznicy kawalerii niech zjeją. Piechota cmentarny góra. Dobra, teraz postrzał w kawalerię. A oni tymczasem tu w zombiaki niech kłują. Kawalerii spróbujemy się pozbyć, zanim ona tu dojedzie. Dojechali, ale nie powinni jakichś dużych strat. Tam grobowa straż, to mnie troszeczkę przeraża. No, możemy tego nie ugrać. Nie wiem, czy opłaca mi się fokusować lorda. Łucznicy chyba nie są w stanie go tutaj ubić. Szczególnie, że on jest z buta, więc on wcale nie będzie jakiegoś dodatkowych obrażeń zbierał na siebie. No, tu grobowa straż się niestety przebiła, co nie zaskakuje oczywiście. Grobowa straż też ma sporo szans ją przebić.
Łucznicy zaczęli uciekać. Shields! Hi! Peasant woman! We serve the king! Grubowa straż też ma tarczę, nie? Honor the lady! No ale tu pieśni Giermkowi jakoś sobie radzą. Peasant woman! Nie wiem, czy sobie poradzę ostatecznie. Włócznie, dobra, nawróciły się. Dobra, tu jest problem. Spróbujmy to wystrzelać. Jak Lord Patrick, pewnie cała armia się posypie. Ale nie, no wolę stracić to miasto na rzecz rebeliantów, niż wycofywać się z tamtego oblężenia albo szturmować, dostać duże straty. No i wiecie, i później... I zacierane. Już wolę zająć tamto miasto i wrócić po to. Chociaż nie wiem, czy to dobra decyzja w sumie. For the king! Fire! Dobra, oni się powinni zaraz rozpaść. Tak tego nie wygramy. Nie ma szans chyba, żeby to wygrać. Zanim się ta grubowa straż się rozpadnie. Infantry! I! O, tu jest kolejna grubowa straż. Ciężka sprawa. No nie udało się obronić. Chyba przyspieszymy, bo tutaj już się wszystko posypie raczej. No. Szkoda, bo w sumie... Znaczy nie było to wyrównane starcie. Przeciwnik miał sporą przewagę. Właśnie ze względu na grubową straż. Ja tutaj nie bardzo... Nawet moi piesi giermkowie nie bardzo byli w stanie to skontrować. No ale to nic. No zachwycałem się w poprzednim odcinku, że bardzo szybko te frakcje przebiegają, te ruchy frakcji, ale ekran wczytywania po bitwie to w dalszym ciągu jest naprawdę długi okres czekania. Okej, no straciliśmy osadę i to kluczową, ale no, nie spodziewałem się, miałem nadzieję tak, że się obronię i że rozbuduję garnizon, bo tutaj już garnizon się budował w tym momencie, więc... No nie fajnie się stało, szczególnie, że tu jeszcze jacyś orkowie się pojawili. No ja nie mogę spokojnie przeprowadzić tego oblężenia. Mam nadzieję, że oni mnie w plecy nie zaatakują w sojuszu z tamtymi wampirami, bo to będzie GG. No ale chyba nie powinni, nie? No jakaś neutralna frakcja, orkowie, chociaż no w Warhammerze wszystko jest możliwe. A to ciekawe, to w sumie moje problemy są niczym w porównaniu z problemami moich sojuszników. No ale to nic. Dobra. Spróbujmy teraz w takim razie poosłabiać trochę tych orków właśnie. No oni są teoretycznie na terenach wampirów w tym momencie, ja nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, zobaczymy. Oddamy turę i zobaczymy, jak się po prostu potoczy. Zobaczymy, jak to się po prostu potoczy. No ja bym się nie zdziwił, gdyby mnie oni teraz w plecy zaatakowali i walczyli w sojuszu jeszcze z tymi wampirami. Nie takie rzeczy się w Warhammerze działy, ale no chyba tak się nie stanie jednak. Atakujmy jednostki. Sukces. No tutaj sukces za sukcesem. Ja tu jeszcze go ulepszyłem, jeżeli chodzi o atakowanie jednostek, więc opończę pani odporność na ostrzał. Dobra, dajmy mu to. No trochę straty zadane. No nie wiem, co tam się dzieje teraz. Naprawdę będziemy musieli to odbić, ale najpierw zajmiemy to oczywiście. No chcę dociągnąć to oblężenie do końca po prostu, żeby nie dostać strat dużych przy szturmowaniu po prostu. Bo straty na pewno będą duże ze względu na fakt, że mamy śmieciową piechotę. Na kawaleria przy szturmowaniu za dużo nie pomoże, więc... No wiadomo, to jest ryzykowne. Jeszcze bardziej podchodzą. Żeby się dołączyć do tej wojny. Nie, dziękuję. Na razie ja muszę uporządkować tutaj moje terytoria. Opracowano kolejną technologię, bardzo dobrze. Spróbujmy jeszcze tutaj ich osłabić trochę. O dochody jesteśmy cały czas na plus, jeżeli chodzi o dochody, więc... I cały czas nabijamy poziom na tym naszym bohaterze. To jest fajne. Kolczuga, pancerz, obrona w zwarciu. O, premia przeciwko dużym przeciwnikom. Dobra, no wiecie co? Ja już chyba będę szturmował, bo oni są już bardzo odbici. Tak, i teraz możemy tu automatycznie zagrać. No straty są, jakieś straty są, ale nie aż takie duże. Okupacja. Okupacja, co tu się stało? Zajęto osadę, Al-Haik, Wybrzeże Arabii. Uzyskano błogosławieństwo pani.
Okej, to fajnie. The Lioness! Brak skażenia. Damy na razie brak skażenia, bo tutaj tego skażenia troszeczkę jednak jest, więc jego redukcja z całą pewnością nam się opłaci. Zaatakujemy jeszcze raz jednostki. Dlaczego mi to zniknęło? No? Zaatakowałem? A, bo to w tej turze już chyba atakowałem. Okej, okay, nieważne. Technologie. Dekret o zielonym przypływie. Rycerskość plus 2, stosunki dyplomatyczne z zieloną skórymi, odchłonność na podskórę. Więcej doświadczenia za walkę z zielonoskórymi. Damy na razie to. To nam zwiększy rycerskość po pierwsze. A po drugie, oczywiście, bonusy do walki z zielonoskórymi się przydadzą, bo tych zielonoskórych jest od cholery jeszcze trochę w tym miejscu. Sławnych regimentów jeszcze nie zwerbuję. Mogę łuczników zwerbować, ale globalnie tylko. Więc nie wiem, czy chcę to robić. Pytanie, czy ja się tutaj wybronię w razie co? Garnizon teoretycznie duży, ale on będzie tak obity, że to nam wiele nie pomoże. No mury nas, mam nadzieję, że jakoś ocalą w razie co. No to jest w sumie nasza nowa stolica, szczerze mówiąc, bo tamto Kofer, Sofer, czy jakkolwiek to się nazywa, zostało zniszczone. Pytanie, czy warto to rozbudowywać? No spróbujemy, mam nadzieję, że te orki nas tutaj nie zaorają. W sumie... A, nie wcisnę do armii naszego bohatera, szkoda, mam nadzieję, że nas nie zaatakują, zobaczymy. Zobaczymy. No, jeżeli nas zaatakują, to oczywiście spróbujemy się bronić. W świeżo zajętym mieście. Oho, poszli dalej. O, rebelia, bunt znaczy się. Aha, oni zniszczyli Ferus. Okej, okay. Frakcja zniszczona, Imperium Strygosa. No dobra, wampiryczne spaczenie, brak skażenia plus 3. O, fajnie. To nieźle, to nieźle. Piąty poziom nabity. Więc damy... Zasięg aury dyscypliny. Okej, damy zasięg aury dyscypliny. Bo tej naszej piechocie się dyscyplina z całą pewnością przyda. Mogę rozbudować martek. Oni dalej idą gdzieś, widzę. Paladin. Czy chcę atakować jednostki? Cały czas się ich trochę boję. Więc może bym ich chciał. My deeds are legend to the enemy. Hero of Britonia. Sukces. No niezły ten nasz bohater, powiem szczerze. I atak na jednostki mogę mu jeszcze ulepszyć. Bardzo dobrze. Straty zadane. Ciekawe, co tam się dzieje. Trzeba to będzie odbudować na pewno. No i już się trzeba szykować tutaj na inwazję Nagasha. Tam było naprawdę sporo jednostek. Więc wiecie co? Nie wiem, czy tutaj globalnie... Aha, nie mogę łuczników doszkolić, bo wydałem kasę. Dobra, oddajmy turę w takim razie. Też trzeba uważać, żeby nie być na minusie ze względu na tych chłopów nieszczęsnych. Zobaczymy. W sensie na tych chłopów w armii. Okej, oni poszli. A, oni wypłynęli na morze w ogóle. Okay. Sojusz obronny z Lioness. Dobra, nie, może być. Nie zrobi to żadnej różnicy, absolutnie żadnej różnicy. Chociaż... Możemy w sumie tam ruszyć i im pomagać w razie co. To by było ciekawe rozwiązanie, jakbyśmy tu okrzepli. Premia do szarży, obrona w zwarciu. Premia do szarży. Skarbiec plus 1000. Opracowałem dostateczną ilość technologii. Poszukaj skarbów w dowolnej zrujnowanej osadzie. O, fajnie, fajnie. Dobra, oni popłynęli gdzieś. W sumie nie mam z tym problemu. Rzucamy w takim razie naszego bohatera tutaj. Musimy to Sofer, czy Kofer, jakkolwiek to się nazywa, odbudować. Okej, tu łuczników, nic wielkiego tu nie zrobię. W ogóle Al-Hakim, Fyrus i Sofer. Okej, to jest jedna prowincja, czyli trzeba to będzie zająć. Martek z krasnoludami to jest jedna prowincja, a to Bel Aliad. No to tutaj mamy już w ogóle jakieś inne frakcje. Oddajmy jeszcze raz turę. No myślę, że w sumie i tak dobrze wyszło. Jednak orkowie nas nie zaatakowali, więc... Jestem troszkę zaskoczony. Ale myślę, że jakoś byśmy się tam wybronili jednak, no. Mury nas chroniły i tak dalej. Chociaż oni pewnie nas oblegali do skutku. Dobra. Knightly valor.
Przeszukaj ruiny, aż za 700, ale no nic, zróbmy to. Wow, co to jest? Starożytni rozsiali po całym świecie potężne skarby, do których dostęp mają tylko najbardziej zaufani słudzy. Aby tak wielka moc nie wpadła w niepowołane ręce, obłożyli je magicznymi zabezpieczeniami i zamknęli zaszyfrowanymi zamkami. O. Minęły całe milenie i magia osłabła, ale tajemne zamki pozostają na swym miejscu. Aby zdobyć skarby starożytnych, rozwiąż zagadkę. Starożytni wierzyli, że wszystko zależy od dostrojenia. Okej. Okay. Oj. A, dobra, źle. Kurde, co ja zrobiłem? Przydzielono zadanie. Nie udało się rozwiązać zagadki. Ja myślę... Dobra. Bez sensu kliknąłem na pałę. Myślałem, że tam coś się będzie obracało, a to po prostu trzeba było wybrać rozwiązanie. O. Bohater na hipogryfie? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że taka opcja... Na multi chyba nie ma takiej opcji, nie? Dobra, do Fyrus się udamy. Bo jest bliżej po prostu. Zajmiemy sobie to Fyrus. Tylko najpierw przeszukamy oczywiście skarby, bo mamy takie zadanie. Nie, przeszukaj ruiny. O, dobra. I możemy to zrobić jeszcze raz. Tylko jak to rozwiązać, pytanie? I o co tu do końca chodzi? No to też jest dobre pytanie. Niech ja pomyślę, o co tu chodzi? Prawdopodobnie trzeba zrobić tak, żeby te kolory do siebie oczywiście pasowały. To jest w sumie oczywiste, nie? Ale... Aha, okej. Nie, czekajcie, nie do końca rozumiem. O co tu chodzi? Czerwony, to F to jest żółty, a ten taki taran to jest... To jest to? Nie, to jest to. To nie ma nic, żadnego koloru. O co tu chodzi? Dobra, wiecie co? Zrobię cięcie. Jak ja to rozwiążę, to wtedy się... Chociaż czekajcie, jeszcze pozastanawiajmy się chwilę może. To pierwsze. Zęby, trójkąt i strzałka. Zęby. Gdzie są zęby? Zęby. To jest niebieski. Chociaż ja nie wiem. Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Na pewno te kolorki muszę dopasować. Ale w jaki sposób? Trójkąt. Żółty. Ale czy to... I strzałka. Czerwony. Cyferblat strzałka. Czekajcie. Czy to się będzie jakoś jakby obracało, czy o co tu chodzi, nie? Bo generalnie... Przecież nie. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi znaczkami. Kompletnie. Wąż, jakieś takie zęby i coś takiego. Co to ma w ogóle do rzeczy, nie? Bo te kolorki tak nie wiadomo, czy to trafia na określone pole, ten, czy... Dobra, wiecie co, ja chyba po prostu kliknę na pałę, bo nie wiem, nie widzę tu żadnego... Co ja kliknąłem ostatnio, to jest pytanie. Dobra, kliknę na to pierwsze i zobaczymy. Nie udało się rozwiązać zagadki. Dobra, w kolejnej turze spróbujemy jeszcze raz po prostu i tyle. Dobra, rozbudujmy to, skoro mamy kasę. Oddajmy turę. No nic tam nie było wyjaśnione, czy tam te kolory trzeba... Znaczy na pewno te kolory trzeba jakoś dopasować do... Żeby się kolory ze sobą zgadzały, nie? Bo tam niebieski przechodził w żółty, czerwony w niebieski i tak dalej. Rzecz w tym, że te znaczki, które są dookoła, to one kompletnie nie były, że nie miały żadnej łączności z tymi kolorami. Więc... Umowa handlowa, no dobra. Wydawało mi się, że mamy z nimi umowę handlową. Nie mam z nikim umowy handlowej.
What the heck? Dlaczego? Dlatego, że straciłem stolicę chyba. Coś nie wiem. Hołd, trybut, kontroler plus 4. Dobra, złóżmy ten hołd. Kasę mamy. Napotkano frakcję dzikusy. Daleko, dobra. Frakcja zniszczona, Origo. Dzikusy zniszczyły Origo. O, to ciekawe. Dobra. Okej. Nie mogę dwa razy zbadać tych samych ruin. To ciekawe. Czyli będę musiał oddać w takim razie jeszcze raz turę. No dobra, zróbmy tak. Oddamy jeszcze raz turę. Kolejnie skolonizujemy to Fyrus. Nie bardzo wiem, o co chodzi z tymi ruinami, szczerze mówiąc. Z tą zagadką. Mniejsza z tym. Na pewno tam trzeba jakoś tymi kolorami dopasowywać, ale jak to zrobić, to nie wiem. Tam wybiera się jakieś trzy symbole, które w sumie... Nie, no mniejsza z tym, mniejsza z tym. Okej, dobra. Stosunki z Zilano z Królem się oczywiście pogorszyły, ale to nie problem. No i spróbujemy teraz zająć to Fyrus. Kolonizuj, tak jest. Dobra, Fyrus jest nasze. Fyrus jest nasze. Tutaj coś do rekrutacji przydałoby się zbudować, ale na razie nie mam kasy na żadne budynki. Puścimy naszego bohatera w stronę tych dzikusów, bo ja nie wiem, co tam właściwie mają te dzikusy. Boję się, że to może być coś wrednego. Straż Gór Szarych. Rycerskość plus 3, stosunki z zielonoskórymi mniejsze, walka z zielonoskórymi, więcej dyscypliny i siły broni. Bierzemy to, bo na razie będziemy tych orków trochę mieli, więc myślę, że warto się przygotować na walkę z nimi. Setra nieśmiertelna. Powiedział nam wojnę, okej. Okay. On w ogóle wszystkim po kolei wypowiada wojnę, więc... Kemrych bije jednocześnie Lioness tłucze. Okej. Okay. O co chodzi? Porywacze czaszek atakują rycerzy płomienia. Dołącz do wojny po stronie sojusznika. Tak, tak, dołączymy do wojny, bo z tymi porywaczami czaszek i tak mamy w sumie wojnę chyba. No oni nie mają łatwego życia. Dobra. Wycofamy się do Al-Haik. Be watchful! Be ready! Fyrus rozbudujemy oczywiście. Czy w tym Al-Haik mogę coś rozbudować? Na razie nie, na nic mnie nie stać. Więc lecimy dalej naszym rycerzem. No i niedługo się przerzucimy jeszcze do tego Kofer. I tam też spróbujemy skolonizować te tereny. No i będziemy mieli wtedy całą tą prowincję tak jakby zajętą. No i może przez chwilę będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Choć oczywiście tutaj dalej są problemy. Z dzikusami, to Kemri, to jeszcze na południu tego nieszczęsnego Nagasha trzeba wytłuc. Dobra, przebadajmy sytuację. Dzikusów nie ma dużo, okej. Okay. Więc w sumie to jest do zajęcia. Ale porywaczy czaszek jest dużo. Tu jest więcej dzikusów. W ogóle tu dalej się te tereny takie robią bardziej jakby stepowe. Czy tam jakieś bagniste. Nie pustynne czysto. Okej. Jakiś okręt imperialny notabene. Gentleman Jenkins. Okej. Dobra, budynek do piechoty. To zrobimy. Oddamy turę jednocześnie. To zrobimy, bo na razie nie mamy żadnych budynków do armii, do werbowania armii, poza tymi łucznikami i hołotą. Bo straciliśmy naszą główną bazę, nie? Więc tutaj jest problem. Ale to nic, to na spokojnie. Na razie nie mamy dużego zagrożenia. Okej, no tutaj te dzikusy. Co oni tutaj potrzebują? Dąż do wojny przeciwko Nagashowi.
kusi mnie, żeby dołączyć, bo tutaj jest już koniec mapy, więc jeżeli zniszczymy Nagasha, chociaż on tam pewnie ma kosmiczny garnizon, ale teoretycznie jest to chyba wykonalne, no to mielibyśmy tutaj spokój. Więc zgodzę się. On nas na razie i tak fizycznie chyba nie jest w stanie zaatakować. Więc raczej na spokojnie. Dobra, te floty podobno nie schodzą na ląd. Tak mówiliście przynajmniej gdzieś tam w poprzednich odcinkach, więc... no, czuję się dosyć pewnie. Fyrus mogę rozbudować także na drugi poziom, ale na razie tego nie zrobię, bo w kolejnej turze... będziemy próbowali kolonizować, tak? Nie, w kolejnej turze jeszcze się nie uda, więc... nie. Rozbudujmy to, Fyrus. Tutaj są ci porywacze czaszek. Nic im nie zrobię, bo nie mam złota, więc po prostu muszę oddać turę. Dobra. No, teraz troszeczkę wolniej te frakcje przebiegają, więc to po prostu początek jest taki trochę szybszy. Więc nie, to było chyba jednak tylko złudzenie, że coś tutaj poprawili. O ile to się w ogóle da poprawić, nie? Bo oczywiście wszystko teraz jeszcze idzie grać, ale... problem. Spróbujemy chyba tych porywaczy czaszek zniszczyć. Przenieść postać do następującej prowincji Góry Atalan. Skarbiec plus 3000, fajnie. O! Miecz Lioness mogę zdobyć. Wygraj następującą bitwę. Miecz Lioness zdobędę. Skarbiec 5000. Czy będę to mógł zagrać później? Chyba tak. Mam nadzieję. Musimy zaorać tych porywaczy czaszek. Tutaj nie bardzo mamy wyjście, bo oni inaczej będą nas nękać. Atak na jednostki póki co. O, płaszcza! Niemiła odmiana. Mogę lokalnie zwerbować zbrojnych. Zwerbuję. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie się wiązało z większymi kosztami. Dobra, oddajmy turę. No jeszcze chwilę czasu minie, zanim to koper skolonizujemy, ale to nic. Porywacze czaszek to jest pierwszy krok. Opcjonalnie można też atakować tych dzikusów, bo oni chyba nie są jakoś strasznie mocni. Nawet jeżeli nie będziemy zajmować tych miejscowości, to mamy jakby szansę... no, będzie można je po prostu poniszczyć i tyle. Migracja. Przyjmijmy migrantów, czemu nie? Zwiększą rozwój, a na razie jesteśmy całkiem do przodu, jeżeli chodzi o atak na jednostki. Spróbujmy przeprowadzić i spróbujemy wyjść z garnizonu. Porażka, no. Czy ja w polu z nimi wygram? Nie wiem. Okej, rozbudujmy to. No tutaj ład publiczny nie jest na najwyższym poziomie. Okej, mogę ulepszyć naszego bohatera. A to zwiększmy mu atak w oparciu. Oddajmy turę. Czy porywacze czaszek nas zaatakują? Zobaczymy. Czy pójdą dalej? Mam nadzieję, że staną ewentualnie tak blisko, żebym mógł ich zaatakować we współpracy z garnizonem. To byłoby wskazane. Czekajcie, zobaczę na zegar, jak wygląda sytuacja. No okej, odcinek trzeba kończyć powoli. O, krasnoludki. Sojusz militarny, zapłata 900. No czemu nie w sumie? Oblegają nas, bardzo fajnie. W takim razie my wychodzimy i zobaczymy tylko, czy będzie to można zagrać automatycznie, choć chętnie bym to zagrał ręcznie, będzie pierwsza duża bitwa. Trzeba to będzie zagrać ręcznie. Więc... kończymy dzisiejszy odcinek i w kolejnym odcinku rozegramy sobie to starcie. Mamy sporą przewagę liczebną, ale jakościowo już nie stoimy aż tak dobrze. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No te dzikie orki są jednak dosyć mocne. Ja tutaj zapiszę oczywiście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.